4 marca wspominamy błogosławionego Zoltana Ludwika Mesleni, biskupa i męczennika. Zoltan Ludwik urodził się 2 stycznia 1892 roku koło Budapesztu jako drugie z 5 dzieci w pobożnej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec był nauczycielem w szkole podstawowej. Maturę zdał w roku 1909. Rozpoznał w sobie powołanie do służby kapłańskiej. Zdolnego ucznia ówczesny prymas Węgier skierował do Kolegium Niemiecko-Węgierskiego w Rzymie. Studiował w papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 6-letnie studia zakończył uzyskaniem doktoratu z filozofii, teologii i prawa kanonicznego. Znał język łaciński, włoski, niemiecki, francuski i angielski. 28 października 1915 roku przyjął święcenia kapłańskie w Innsbrucku. Po powrocie do kraju pracował w parafii Komarom. Po kilku miesiącach powierzono mu pracę w sekretariacie prymasa Węgier w Ostrichomiu. W ciągu 20 lat pełnił obowiązki m.in. mistrza ceremonii, archiwisty czy notariusza. Ksiądz Zoltan uczestniczył w życiu społeczno-politycznym kraju. W 1921 roku opublikował rozprawę Król i Parlament, za którą wytoczono mu proces sądowy, a papież Pius XI uhonorował nadaniem tytułu szambelana papieskiego. Od 30 stycznia 1926 roku był sekretarzem prymasa Węgier. W tym czasie publikował wiele rozpraw z dziedziny prawa kanonicznego. Pracował też jako profesor w Arcybiskupiej Akademii Prawa w Egerze oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Piotra Poznań. 28 października 1937 roku w 22. rocznicę święceń kapłańskich przyjął święcenia biskupie. Jego zawołaniem biskupim były słowa z ufnością i wiernością. Został biskupem pomocniczym w Ostrzychomiu. Kontynuował swoją pracę naukową, a także był dyrektorem Krajowego Instytutu Ochrony Dziecka. Był otwarty na dialog z innymi kościołami. Angażował się w przygotowanie Kongresu Eucharystycznego, który w 1938 roku odbył się w Budapeszcie. W czasie II wojny światowej ofiarnie pomagał Polakom, którzy znaleźli się na terenie Węgier. Ratował też Żydów i katolików pochodzenia żydowskiego. Zachował się fragment jego homilii z 1940 roku. Sam świat prawa, legislacji nie jest w stanie zlikwidować ludzkie cierpienie. A tak długo jak istnieje cierpienie, istnieje też potrzeba pochylania się nad innym człowiekiem i udzielania mu pomocy. Nigdy nie zapominam, że chrześcijańska dobroczynność składa się z dwóch części. Po pierwsze materialnej, czyli dzielenia się z biednymi tym, czym Pan nas obdarzył. Po wtóre zaś duchowej, oddawania tego, co się otrzymało, zgodnie z życzeniem Chrystusa, w duchu współczucia, w którym należy postrzegać biedniejszego brata. Od 1945 roku na Węgrzech nasiliły się prześladowania Kościoła. Ksiądz biskup Zoltan ciągle pełnił posługę sekretarza prymasa Węgier. Cechowała go wierność, lojalność i posłuszeństwo wobec władzy kościelnej, pokora, skromność, a równocześnie był wielkim autorytetem. Po śmierci poprzedniego biskupa, 17 czerwca 1950 roku został wybrany na biskupa Ostrzychomia, mimo że władze komunistyczne sugerowały kapłana im uległego. Posługę biskupią sprawował zaledwie 12 dni. 29 czerwca 1950 roku agenci węgierskich służb specjalnych aresztowali go, doszczętnie ograbili jego mieszkanie i uwięzili go, początkowo w Budapeszcie, a później w obozie koncentracyjnym w Kisztarci. Wszelki słuch po nim zaginął. Ze szczegółowych źródeł wiadomo, że więziony był w izolatce, był torturowany i przetrzymywany w nieludzkich warunkach. Nie ma dokumentów o jakimkolwiek oskarżeniu, procesie czy sądzie. Prawdopodobnie zmarł 4 marca 1951 roku. Ten też dzień został wyznaczony na jego liturgiczne wspomnienie. Został beatyfikowany w Ostrzychomiu 31 października 2009 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Zoltan, biskup,
Aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,